W 1997 roku byłem jednym z nielicznych, kiedy wraz z Jackiem Suskim staliśmy też w tym miejscu i wówczas ponad 2200 metrów sześciennych zrzutu było i ta woda wracała z powrotem. Baliśmy się o miasto, braliśmy się o swoich najbliższych. Oczywiście zniszczenia bardzo, bardzo duże były w tym czasie. Oczywiście jest to żywioł, którego trudno opanować. Myślę tutaj o wodzie. A później, no później zaczęły się różnego typu hasła, apele do różnych możliwych. 2006-2007 rok jako senator też lobbowałem za tym, aby już to weszło do planów, do budżetu państwa, tak jak pani wicepremier Gęsicka wpisała to wówczas. Oczywiście później długi okres czasu, później słuszne działania Ministerstwa Infrastruktury. No i dzisiaj jest efekt. Miasto jest bezpieczne. Myślę, że szpital w Nysie, który ucierpiał wówczas, też jest bezpieczny. I oczywiście dziękuję wszystkim, którzy brali udział, którzy przyczynili się do tego, że jesteśmy w tym miejscu i ta zapora jest bezpieczna. Bezpieczna dla mieszkańców, a jestem mieszkańcem Nysy, bezpieczna też dla nyskiego szpitala. Także jeszcze raz wszystkim za to dziękuję i to jest naprawdę sukces wszystkich.